To zależy od was. Bo ja to mam czas, bo dopiero w środę wracam. A ja wyjdę, ci zaczą boleć palce. Co ty, ja to bardziej. Tak? Pewnie. Ja też. Jak mu paryż dopiszę. Słuchajcie, ale teraz się nie krępujmy w ogóle, kto by chciał sobie siku zrobić, czy coś, niech sobie robi. Bo to nie ma tak, że siedzicie tak spięci. Papieroska. Teraz jest gorzej. Słuchajcie, rzuciłem palenie, naprawdę. No. Da się. Kiedy? Urodziłeś się po prostu. Rozumiem, że to był najgorszy rzut. Kiedy? 2 godziny temu. Zawsze dostaję brawa, wiesz? I potem jeszcze 20 lat temu albo 30, nie pamiętam, jeszcze przed kawą. No. Indywidualny czas. Ale ja wiem, jak to się robi. Znaczy, wszyscy słuchają z zainteresowaniem. Na czym to polega rzucanie, to wiem. Po prostu... Palenie rzuciłem z miłości. O mój Boże! Nie! Nie, ale nigdy. potem miłość mnie rzuciła. Miłość mnie potem rzuciła. Wiesz, jak ja rzuciłem palenie... I ja się zawziąłem właśnie. Czyli przez taką góralską zawziętość, jakby ona mnie wtedy nie rzuciła, to bym dalej palił, nie? A ja pokażę, że nie będę palił. I to różne są sposoby. No. Trzaśnięte nie mieszane. Rzuciłeś palenie, bo byłeś napalony. Ale teraz jest ciężko, bo na przykład jest ogłoszenie: proszę nie palić w pociągu. Babka mówiła, no to... To dużo rogata każe na przekór. No ale to jak tak można? No, jak ktoś chce palić, to niech sobie zapali. No to trzeba człowiekowi... Kiedyś jechałam pociągiem przez starecie. Ja się całe życie czułam papierosa, pociągowana uszami. Zatrzymam, a ja odwrotnie. Czujniki dymowe, w którym A to jest dobra opowieść. Mów, mów. Ja o tym napiszę piosenkę. Wyprowadzili z pociągu, i a to jest temat na piosenkę. Pożegnajmy koleżanki z Czech i ze Słowacji, z Pragi. Naprawdę? Tak, ale cały koncert tutaj słuchały. Nic nie rozumiały, ale czekamy na was. Myślimy też. Troszeczkę sobie tam wróciły pod nosem chyba. Pozdrawiamy was, bracia. I siostry. To powinny wrócić z Lochalicą. Idziemy nakrywać do stołu. Nakrywać do stołu, tak. Oj, Andrzejku, jutro... Tak. Jutro się spotykamy. Andrzej. O której mamy tam się zjawić? O 6. 18. 18. W stoliczku nakryć. A. Dobranoc, dziękujemy. Słuchaj, ale ty masz tą białą? Wiesz, to było takie, ja to jeszcze ona gdzieś tam na kasę, tak, bo ja się to miałam 100 lat temu. Ty musisz dostać płytę ode mnie. Przygotowywałam się do koncertu z tobą i dlatego się wszystkiego nauczyłam. Ale kurczę, ty musisz mieć, bo... Bardzo, bardzo chętnie będę mieć. Sama Jurka zapytacza. Idzie, no może jest tam coś, czego nie znam. To na pewno możesz się rozwiązać. Maćka, patrz, jak chcecie, bo ja mogę... Nie, to jest poprzednia płyta składanka. Aha. To jest tak, składanka. Ale to jest właśnie, żebyś się nauczyła. A jaki tu jest Jurek? Znakomitą masz. No, ten, jak on się nazywa? Stevie Wonder. Co? Taką właśnie. Ale takiej nie masz. Wiesz, tu jest 20 piosenek. I tu jest nasza Basia kochana i tak. Nie chcę się na siedzenie. A nie kupi się, jak ją odmawia. Nie masz jeszcze sobie. Nie, bo to tylko te koleżanki. Jakbyś śpiewał tak jak ona. Nie mogę saportować. A druga jest. Także on już jest po drodze.
No ale też świetnie harmonizuje. W końcu emeryt jestem, nie? Szmalu mam tyle, że Jezus. Ale już nie ma. Słuchajcie, jak to zrobić, żeby was połapać na telefony? Do Jurka, jak zadzwonisz, to będzie dobrze. Do Jurka. Odezwiemy się na Facebooku. Możemy grupę ustawić. Tak, można stworzyć. No właśnie, no. Nie, o, chodzi o to... Dziewczęta wiedzą, jak się zabrać w sposób nowoczesny. A nie tak jak my, że tam będziemy dzwonić gdzieś do kogoś. Takim telefonem wykręcanym my dzwonimy. Do mojego kolegi przyjechały rzeszczące z Kanady. Słuchajcie, co ja mogę zrobić? On miał jeszcze ten telefon obkręcany, to nie wiedziały i tak tylko, żebyście zawsze pisali, kochani, że hasło będzie u pieśniarzy, nie? A ja wtedy, ja mam pamięć bardzo dobrą, skojarzeniową. To jest najlepsza pamięć. No to jest taka najgorsza, raczej najgorsza. Na przykład z Londynu. Najlepsza jest wzrokowa. Wzrokowa. Jest dotykowa. Wzrokowa. Słuchajcie, ale napiszcie tak, żebym miał sobie tego. I bo ja będę teraz robił w odcinkach taki. No, śmieszne są te, ten koncert był puszczał na tego Facebooka, bo już to obrobiłem wszystko. Sam oczywiście, tam jest filmik. Kurczę, no. Ale Emilka ci nie pomagała troszeczkę? Jeszcze nie dorosłam do Facebooka. Nie, bo to trzeba najpierw sfilmować, potem trzeba to obrobić, poprawić. Przycenzurować. Tak, te wszystkie tam wyciąć. Przeobejrzeć. Już tam pierwsza zajawka jest, jak cygan z taką sztuczną gitarą, to już to jest puszczone. Jak wyjdziecie... Na twoim profilu? Na moim profilu, no. Ja jeszcze... Andrzej Mastalej już widział, bo on już jest... Andrzej już widział właśnie, on jest świetny. Ja dopiero się tego uczę.
Nie bardzo na tam... naukę nigdy nie jest za późno. Tak? No tak mi się wydaje. Ale masz Milko, ona ci pomoże, ona ci wytłumaczy te rzeczy. A żebyś wiedziała, wiesz? Proszę cię bardzo. Nie, znaczy, nie, ona... tak, tak. A widerowego... A, to jest... No wiem, no to... Nie było takiego. Ona szybko... No jak tam było? Ale słuchajcie, ja, jakbyście przyszli wtedy... Bo może mi się uda... jeszcze...